Początki naszej działalności były bardzo spontaniczne i nie do końca zaplanowane. Skontaktowała się z nami Fundacja Iskierka i Fundacja Stonoga, które poszukiwały firmy do współpracy przy zbiórce pieniędzy dla chorego chłopczyka oraz przy organizowaniu posiłków do jadalni szkolnej. W 2021 roku ukierunkowaliśmy się na eventy związane z integrowaniem społeczności po tej izolacji covidowej, więc było tam sporo takich festynów gminnych, były tam pożegnanie lata, przywitanie lata, były tam również plenerowe kina i oczywiście udało się nam zrealizować kilka rzeczy, które już wcześniej robiliśmy, takie jak współpracę z WOŚP-em, czy na przykład wsparcie dla technikum, gdzie przekazujemy sprzęt. Udało się nam również zaangażować całą tutaj naszą społeczność firmową i zrobiliśmy zbiórkę książek.